To jest projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Dziękuję, Wysoka Rado. Chciałbym zauważyć właśnie, że w zeszłym roku już zajmowaliśmy się tą sprawą i nikt z Państwa radnych nie zgłosił zastrzeżeń co do intencji pana radnego Marka Tudlebena, rozumiejąc okoliczności, które doprowadziły do takiej sytuacji, która zaistniała. Przypomnę tylko, że pan Marek Tudleben przez okres 9 miesięcy z powodu swojej choroby nie brał udziału w pracach Rady Miasta i tylko gdy ustabilizował swoje zdrowie, złożył pisemne zrzeczenie się z mandatu ławnika. Również od momentu wyboru na radnego Rady Miejskiej nie uczestniczył w pracach sądu. Nie chciałbym wspominać o zawiłościach prawnych, typu pytanie, w jakiej formie powinno odbyć się zrzeczenie mandatu, bo w tej formie nie określa żaden przepis i czy powstrzymanie się od czynności orzekania nie jest przesłanką wystarczającą do uznania tego faktu za zrzeczenie się mandatu. Ale chodzi o aspekt czysto moralny, nie litera prawa czyni prawo, ale duch prawa. W moim przekonaniu nie istnieje żaden powód, aby uznać, że w tym przypadku powstał konflikt interesów, który zapewne był podstawowym argumentem do przeprowadzenia zapisu w kodeksie wyborczym o niełączeniu mandatu radnego i ławnika. Zwracam się do Państwa radnych o rozstrzygnięcie tego problemu z pominięciem barw politycznych, sympatii czy własnych interesów, lecz kierując się duchem prawa i swoim sumieniem. Sprawy Grudziąckiego Samorządu nie są mi obce i przez lata także śledziłem obrady rad miejskich, gdzie do rady wpływał wniosek odnośnie wygaszenia mandatu, tak jak tutaj kolega chyba wspomniał. Wtedy radni nie zwracali uwagi na barwy polityczne. Przypomnę tylko, że taka sytuacja ma miejsce z panią byłą radną Jadwigą Konieczną, gdzie radni nie przychylili się do wygaszenia jej mandatu. Podobnie było z panią Małgorzatą Kufel i myślę, że dobrze by było, żebyśmy tą tradycję zachowali, a organem rozstrzygającym w tym momencie ewentualnie będzie wojewoda kujawsko-pomorski. Dziękuję bardzo. Z możliwości wypowiadania się na ten temat i oddaję się do dyskusji Rady. Dziękuję bardzo. No, oczywiście pan radny nie będzie uczestniczył zgodnie z deklaracją w głosowaniu. Było brak głosów przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała, pan radny nie uczestniczył, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo Państwu. Nie jestem przygotowany na wystąpienie z tego względu, że nie miałem takiej wiedzy, że dzisiaj to będzie głosowane, także jeszcze raz bardzo dziękuję.